Witam Państwa w ten piękne przedpołudnie 19 kwietnia 2018 roku. Dzisiaj rano, o 7 rano, na stronie rmf24.pl pojawił się wywiad z wiceministrem finansów Pawłem Cybulskim, będącym też zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W wywiadzie tym pan wiceminister Cybulski odniósł się do bardzo gorącej ostatnio sprawy, to znaczy opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji na rynku kryptowalut. Wywiad ten został zatytułowany w ten sposób, że mamy przełom i KAS przyznaje, że nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu kryptowalut. Spójrzmy jednak, co tak naprawdę wiceminister finansów powiedział w tym wywiadzie oraz jakie ma to konsekwencje. Wiceminister zauważył, zresztą najzupełniej słusznie, że wypełnienie tysięcy deklaracji PCC 3 oraz zapłata 1% podatku od zakupu kryptowalut jest niedogodne dla podatnika. Jest to bardzo męczące, bardzo drogie, a bardzo często też zupełnie niewykonalne. Często nie da się technicznie wypełnić dziesiątek tysięcy albo setek tysięcy deklaracji, a następnie wysłać ich do Urzędu Skarbowego. Jest to po prostu niemożliwe. I co to oznacza? No według wiceministra finansów oznacza to, że mamy złamaną zasadę dogodności opodatkowania, w związku z czym są osoby, które nie muszą płacić PCC. A które to są te osoby? To są to te osoby, które nie są w stanie policzyć, ile muszą zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie i może być tak, że ktoś miał 10 transakcji i nie jest w stanie policzyć wysokości podatku PCC, a może być tak, że ktoś ma 500 transakcji i może policzyć wysokość tego podatku. W związku z czym nie mamy tu absolutnie żadnej pewności. Teraz spójrzmy, na co powołuje się wiceminister Cybulski. No, powołuje się na zasadę, zresztą zupełnie słuszną, dogodności opodatkowania. I teraz pytanie. Gdzie zapisana jest w polskim prawie zasada dogodności opodatkowania? Patrzymy w ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie ma tam tej zasady. To patrzymy do ordynacji podatkowej. I co? Nie ma tam tej zasady. No to zostaje nam ostatnia instancja. Patrzymy do konstytucji. I co? W konstytucji też nie ma zasady dogodności opodatkowania. Gdzie więc została zapisana zasada, na mocy której wiceminister sprawia wrażenie, że niektórzy z nas nie muszą płacić podatku od czynności cywilnoprawnych? Odpowiadam na to pytanie. Zasada ta została sformułowana w XVIII wieku przez Adama Smitha, który zajmował się m.in. opodatkowaniem i sformułował cztery zasady dobrego podatku, czyli to była zasada dogodności, taniości, powszechności i sprawiedliwości. I teraz, co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że mamy spór ze skarbówką. Nie podoba nam się jakiś podatek, piszemy skargę na decyzję i sąd rozpatruje naszą skargę, a w tej skardze powołujemy się na pisma XVIII-wiecznego myśliciela zamiast na ustawy podatkowe. Co sąd robi z taką skargą? Wyrzuca ją do kosza, ponieważ w zamkniętym katalogu źródeł prawa w Polsce, to niespodzianka, nie ma pism Adama Smitha. Są konstytucje, ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, ale nie ma dorobku naukowego Adama Smitha. To oznacza, że zasada dogodności opodatkowania nie jest wpisana w polskie prawo podatkowe, co też oznacza, że nie możemy się na nią powołać. Ale wyobraźmy sobie, że bierzemy za dobrą monetę słowa wiceministra i udaje nam się w sądzie albo w trakcie postępowania podatkowego powołać skutecznie na zasadę dogodności opodatkowania. Jakie są tego konsekwencje? Pierwsza jest taka, że skoro nie musimy płacić PCC, ponieważ ten podatek jest niedogodny, to tym bardziej nie musimy płacić podatku dochodowego od handlu kryptowalutami. Dlaczego? Ponieważ dla przeciętnego podatnika policzenie podatku dochodowego od kryptowalut przy dziesiątkach tysięcy transakcji za pomocą metody FIFO jest znacznie mniej dogodne niż obliczenie podatku PCC. Przy PCC liczymy 1%, sprawy mamy z głowy. Przy podatku dochodowym liczonym jeszcze metodą FIFO tych obliczeń mamy po prostu od groma. Co oznacza, że jeżeli PCC nie trzeba płacić dlatego, że jest on niedogodny, to tym bardziej nie trzeba płacić podatku dochodowego, bo on jest tym bardziej niedogodny. Swoją drogą już nie raz i nie dwa pisałem i mówiłem, że podatek dochodowy nie spełnia tak naprawdę żadnej z czterech zasad podatkowych Adama Smitha, jest po prostu złym podatkiem. Więc jeżeli podatek od czynności cywilnoprawnych jest nienależny, bo jest niedogodny, łamie jedną zasadę podatkową, no to podatek dochodowy jest chyba tym bardziej niedogodny, bo łamie aż cztery zasady podatkowe. No i co teraz
można z tym zrobić? Otóż nic z tym nie można zrobić, ponieważ tak jak powiedziałem, w zamkniętym katalogu źródeł prawa w Polsce nie mamy ani pisma Adama Smyfa, ani wywiadów wiceministra finansów dla rmf24.pl. To znaczy, że ten wywiad w żaden sposób nas nie chroni. I wiceminister może najzupełniej szczerze udawać, mówić, że nie powinniśmy często płacić tego podatku, ponieważ jest on niedogodny. Niestety nas jako podatników w żaden sposób taka wypowiedź w ogóle nie chroni. Co więcej, w tym wywiadzie znalazło się jeszcze kilka innych niefortunnych sformułowań. Już klasycznie za ministrem Morawieckim, teraz premierem, kryptowaluty znowu zostały porównane do Amber Gold, mimo że tu mechanizm jest najzupełnie inny. I wiceminister jeszcze był łaskaw powiedzieć, że urzędy skarbowe nie będą wyciągały pieniędzy od podatników w sposób siłowy, będą to robiły w sposób rozsądny. Co, jak rozumiem, należy interpretować, że to PCC będziemy musieli płacić pod rozsądnym naciskiem urzędu skarbowego, a nie pod groźbą użycia siły fizycznej, co mimo wszystko jest dla nas jakimś, może oddaje nam trochę bezpieczeństwa, ale przyznaję, że niewiele, ponieważ ja bym chciał, żeby urzędy skarbowe nie pobierały ode mnie PCC ani siłą, ani w sposób rozsądny. Chciałbym, żeby w ogóle go nie pobierały. Jaka więc była przyczyna tego wywiadu i co możemy z niego wywnioskować? Pierwszą rzeczą, którą możemy wywnioskować, to to, że ministrowi finansów, czy też wiceministrowi finansów, czy też Krajowej Administracji Skarbowej zależy na tym, żeby jutrzejszy, to znaczy mający odbyć się 20 kwietnia o godzinie 13, protest przeciwko podatkowi PCC od zakupu kryptowalut, który odbędzie się pod ministrem finansów, miał jak najmniej liczną frekwencję. To znaczy chcieliby, żeby nas tam nie było. No tu mam złą wiadomość, my tam będziemy, ponieważ tak jak powiedziałem, wywiad wiceministra dla RMF24 absolutnie nie załatwia z naszego punktu widzenia tej sprawy i dalej jest problem. Druga rzecz, jaką można wywnioskować z tego wywiadu. Prawdopodobnie mamy pewien konflikt w Ministerstwie Finansów pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a Ministerstwem Finansów. Dla zobrazowania sytuacji, ministrem finansów jest pani minister Czerwińska, która, przyznajmy to wprost, nie jest specjalistą od podatków i się nimi po prostu nie zajmuje. Podatkami w Ministerstwie Finansów, myśleniem, jak one powinny wyglądać, jak je zmienić tak, żeby dopiec jeszcze bardziej podatnikom, przycisnąć im śrubę, uszczelnić ich i wycisnąć z nich ostatnie soki, tymi sprawami zajmuje się wiceminister Paweł Gruza. I prawdopodobnie, tak odbieram to, wiceminister Paweł Gruza chciałby, żebyśmy my ten podatek PCC płacili. No i co najgorsze, to on o tym będzie decydował, ponieważ on zajmuje się podatkami. Czym więc zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa, której wiceszefem jest wiceminister Paweł Cybulski? Ona zajmuje się jedynie poborem podatku, to znaczy pobiera taki podatek, jaki jest napisany w ustawach i nie ma zbyt wiele do gadania. To znaczy musi pobierać ten podatek, który my powinniśmy płacić z punktu widzenia prawa podatkowego. Czyli Krajowa Administracja Skarbowa nie kształtuje polskiego systemu podatkowego. On jest kształtowany formalnie przez Sejm, a praktycznie przez ministra finansów, a obecnie przez wiceministra finansów Pawła Gruzę, którego tu serdecznie pozdrawiamy. I prawdopodobnie Paweł Cybulski chciał nam powiedzieć, że on nie chciałby pobierać od nas tego podatku, bo on rozumie, że to jest po prostu głupie. Niestety nie leży to w kompetencjach KAS-u, leży to w kompetencjach wiceministra Pawła Gruzy. Więc odbieram ten wywiad jako jakiś zewnętrzny wyraz sporu, który toczy się w Ministerstwie Finansów pomiędzy frakcją twardogłową, która chce zniszczyć polskie użytkowników kryptowalut, wycisnąć z nich ostatnie soki, oraz frakcją bardziej, nazwijmy to, liberalną w Krajowej Administracji Skarbowej, którzy rozumieją, że takie postępowanie jest po prostu głupie. Jak sprawa będzie kontynuowana, tego nie wiemy. Wiemy tylko, że prawdopodobnie mamy po swojej stronie sojuszników z KAS, co zawsze jest jakąś wartością dodaną. A teraz, co powinno zrobić Ministerstwo Finansów, gdyby naprawdę chciało nam pomóc, gdyby naprawdę chciało powiedzieć wszystkim, nie płaćcie podatku od PCC? Tak jak powiedziałem, wywiad w RMF24 sprawy nie załatwia. Przepisy podatkowe jest zmienić bardzo ciężko. Musiałoby to najpierw przejść przez Senat, potem, znaczy najpierw przez Sejm, potem przez Senat, podpis prezydenta. Tego się w kilka dni zrobić po prostu nie da. To co można zrobić? Otóż minister finansów może wydać interpretację ogólną. On może ją wydać na wniosek albo z urzędu i w tej interpretacji ogólnej, która byłaby wiążąca dla podatników, mógłby napisać, że na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych
Kryptowaluty nie są traktowane jako prawo majątkowe. To załatwiłoby sprawę, to można zrobić w 2 dni i gdyby Ministerstwo Finansów chciało zwolnić kryptowaluty z PCC, to wydałoby interpretację ogólną, a nie wysyłałoby swojego wiceministra do RMF24 celem udzielenia wywiadu, z którego można wywnioskować, że według Adama Smitha nie powinno płacić się podatku PCC od kryptowalut. My się tu oczywiście z Adamem Smithem zgadzamy. My się tu nawet z wiceministrem Pawłem Cybulskim też zgadzamy. No niestety potrzebujemy jakiegoś większego poczucia bezpieczeństwa niż liczenie na dobrą wolę obecnego wiceministra, ponieważ wiceminister zawsze może się zmienić, a przepisy podatkowe zostają. PCC przedawnia się po 5 latach, więc jest możliwość, że za rok, 2, 3 albo 4 Ministerstwo Finansów zostanie obsadzone przez ludzi, którzy będą święcie przekonani, że od kryptowalut należy płacić PCC i będą ten podatek od nas ściągać. Dlatego ponawiam apel do ministra finansów. Niech Ministerstwo Finansów wyda interpretację ogólną, zwalniającą na potrzeby PCC, znaczy zwalniającą handel kryptowalutami od PCC i to naprawdę załatwi sprawę. Nie trzeba w tym momencie szybko zmieniać ustawy, wystarczy wydać interpretację ogólną. No póki to się nie stanie, będziemy dalej protestować, będziemy dalej nagłaśniać sprawę. W tym momencie będziemy ją nagłaśniać poprzez protest. Więc jeszcze raz, jutro godzina 13, 20 kwietnia, widzimy się pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Do zobaczenia.